To historia z wielu, jakich tutaj jest niemało. Nieważny czas i miejsce, ważne jak to się stało. Posłuchaj, 2012 Elo. Zanim go poznałem, nie wiedziałem co to świat. Miałem zaledwie chłopaku kilka lat. On mi mówił brat, ode mnie to samo słyszał. Ramię w ramię zawsze i wszędzie, choć już nie bywa między ludźmi. U nas było inaczej, miłość braterska na wieki wieków, amen. Mówią, że każdy jest swego losu panem, a więc każdy sobie winny jest swej przegranej. Minęło kilka lat, nic się u nas nie zmieniło. Na podwórku jak dawniej, tak i wtedy było. Głupoty chodziły każdemu po głowie, synu. Od osiedla do osiedla krążył pewien wirus. Młodość zdominowana przez pożądanie tego, co jest niewskazane. Tak często udomowiany alkohol, by zapić własne problemy. Patologia w domu, głód, bieda, a nie przepych, to taka historia. Koleżki sprzed lat, ja do niego, on do mnie. Mówił brat, choć każdy według postawy swej miał własne priorytety. I tak się skończyło to niestety. Odwolał co dzień stać pod sklepem, przepijał co miał, skończył tak jak tego chciał. Dzień jak co dzień chlał, ile wersów tu nabycie. Tyle razy wczoraj zwodził, że nie będzie pił. A zgadnij co dzisiaj robił. To nieprawda, że wszystko kończy się happy endem. Historia chłopaka, co nie kierował się lękiem pewien. Słoneczny dzień, otrzymał wiadomość, to jeden z jego ziomków. Prosił go o pomoc wczorajszego dnia po imprezie w jednym z domów. W drodze powrotnej na chatę natrafił na swoich wrogów. Gdy odczytał tą wiadomość dłużej, nie tracił czasu. Zebrał chłopaków z osiedla, w kieszeń kastet i od razu pojechali do skurwieli. Zemścić się za koleżkę, podróż z ekipą przez miasto. Gotowi na zemstę, wjeżdżają wozem w ulicę, z której są ci gnoje. W głowie jego, w głowach kumpli, wysiadać i zrobić swoje. Potem szybko z powrotem i przeczekać burzę. Dojechali już na miejsce, wyskakują na podwórze. Są tam, to oni stoją, kije baseballowe w górze. Pada cios, jeden, drugi, któryś już leży na glebie. Chłopaki odnoszą sukces, zawsze pewni siebie. Jeden z gnoi stanął z boku, sięga do tylnej kieszeni. Skurwysyn wyciąga kosę, wszyscy walką zaślepieni. Pada cios, nożem w plecy, nasz bohater leży w krwi. Podbiegają jego kurde, w tym momencie są bezsilni. Nie pomogą mu, wiedzą ich ziomek już leży zimny. To opowieść miejska, z cyklu ich przecież nie będzie. Taka historia chłopaka, co nie kierował się lękiem. Posłuchaj tego, to są te historie z wielu, które mogą spotkać tu każdego z nas. Chcesz czy nie, to zapamiętaj przyjacielu, że każdą historię może zmienić czas. I możesz stoczyć jak jeden z bohaterów, jeżeli nie weźmiesz swego życia w garść. Chcesz to moimi słowami się nie kieruj, lecz to może spotkać tu każdego z was. Zaczęło się od trawy, nie jarał aż tak mocno, ale z czasem zaczął lecieć już za ostro. Powiedział, że trawa już mu nie wystarczy, więc zaczął wciągać proszek, chociaż wcale nie był tańszy. Jak i ciąg dalszy się uzależnił, aż w końcu się zadłużył u niejednego koleżki. By spłacić długi, wynosił rzeczy z domu, ale po jakimś czasie długi przychodziły znowu. O ile razy te wszystkie długi spłacał, tym jeszcze bardziej do tego ćpania wracał. Jego pracę, a przychodził tam na ćpany, aż przyłapał go szef i wtedy został wylany. Nie miał hajsu, już nawet na utrzymanie, a jego narzeczona, do której mówił kochanie, gdy dowiedziała się, że zwolnili go za ćpanie, odeszła, bo nie chciała być narkomanem. Jego własna rodzina, zamiast pomóc mu wstać, wyrzekła się jego, mówiąc: nie chcemy cię znać. I tak w jednej chwili wszyscy się odwrócili. To wszystko tak bolało, że już chłopak nie miał siły. Aż w końcu nieszczęśliwie co chwilę zaczął brać w żyłę, bo myślał, że dzięki temu odzyska swoją siłę. Aż w końcu tak często zaczął brać ten towar, że z własnej winy pewnego dnia przedał, schował.